Siemano widzowie, dzisiaj idziemy na targ taki niemiecki, po świeże warzywa, bo jednak z targu są lepsze. I chciałabym wam pokazać, jak wygląda jesień w Hamburgu. Szaro, buro, wieje i jest chyba minus 5 stopni, jest to tragicznie. Ale lecimy, nie? Dlatego jak się mieszka koło Hamburga albo w Hamburgu, naprawdę trzeba się zaopatrzyć w porządną przeciwdeszczową kurtkę, w buty, gdzie można chodzić po błocie, bo inaczej człowiek jest w dupie. Kaptur trzeba mieć, nie? Lecimy na targ. Kaptur to jest normalne. To tu się, w takich miejscach zapomina się o jakiejkolwiek ładnej fryzurze, bo kaptur, w szczególności jesienią, ciężka sprawa. Dobrze, że do pracy mam 5 minut. To ma. Pamiętajcie, jeśli podobają wam się nasze filmy, like, subskrypcja. I lecimy dalej. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest moja żona Ewa. Także idziemy najpierw do bankomatu wypłacić hajsiwo. Yeah. Jakby tak jedna czwarta chociaż tak TikToka przeszła do nas na YouTube, nie? To by było już z 25 tysięcy, nie? Myślę, że wiele osób już przeszło. Przeszły na pewno osoby, które są z nami od początku na TikToku. Które nas naprawdę lubią, nie? Którzy są naprawdę od początku z nami i są zawsze mili i doceniają nas. Reszta to jest jakieś takie po prostu przez filmiki z twojej roboty. Czemu z mojej roboty? No, czy lubią twoje filmiki z pracy, to na YouTube nie pójdą. A ten rest dalszy to są tacy hejterzy, właśnie pocisnąć w komentarzu, ale jesteś zjebana, wiesz. No. Może być, nie? Tak, może być. Dzieciaki z przodu. Targu nie ma. Nie ma targu? Jak ale nie ma targu? Jest jeden targ. Pan. Słuchajcie, to jest jeden pan. Tu macie, tu jest, zaraz tutaj budynek, to jest moja praca i zawsze ten pan, moja koleżanka mieszka z tamtej strony i rano jak idziemy w piątek, ona idzie do pracy, to zawsze dostaje jakąś torbę takich owoców, śliwek na przykład. Ostatnio jak byłam w pracy, to przyniosła śliwki, bo on mówi, a dziewczyny, jak będziecie miały pauzę, to sobie zjecie. I co? Ona, nie, tak, proszę, niech pani weźmie. Jest targ. Bardzo mały jest dzisiaj targ, ze względu na pogodę. Nie przyjechali po prostu. No, pewnie jest tak. Zimno, wieje, ale zawsze stałe budki są zawsze, co tydzień. Z cerem, z wędliną, z rybami, zawsze. A tu jest nasza wędlina. To jest ser. Różne sery są naprawdę. Mały targ dzisiaj. Tam jest jakiś nowy, jakby nie było, ten czarny. Też jakaś benzyna. Ale idziemy najpierw wypłacić pieniądze. Mamy już hajs. Idziemy go przewalić. Idziemy przewalić hajs. Gruby hajs. Jedziemy na imprezę, nie? I co kupujemy na tym targu? Lipa trochę, nie? Jajka muszę kupić. Mam nadzieję, że jeszcze będzie miał. Jaja klasy M. Rozmiaru M. Jaja rozmiaru M? Jaja rozmiaru M. Zaraz zobaczymy. Robimy duże jajka rozmiaru M. Moin, ich möchte Eier, 10 Eier. Große M. Mittlere? Ja, mittlere, genau. Und einmal Bier. Und das ist alles. 5:30. Co kupiłaś, powiedz teraz, bo musiałem uciąć. Kupiłam jajka. Zaraz zobaczymy, jakie jajka. Wiejskie jaja. Jakie duże? Klasy M. No, nie, rozmiaru M. Zaraz zobaczymy, czy tak naprawdę to są M. Ładne jajeczka. I kupiłam też koper, ale co to tak jest? Mało? Za tureckim sklepie jest cały pęk, oszukali mnie. Gdzie idziemy teraz? Zobaczyć coś na obiad dzisiaj. Muszę kupić, czyli zjeść. No zobaczymy za chwilę, nie? Pogoda mnie dobija. No, nie będziemy za dużo chodzić dzisiaj. No, z bety, nie? Z bety, piweczko, piąteczek, wiesz o co chodzi, nie? Słuchajcie, ten targ trochę mały. Byliśmy tylko jajka, więc idziemy dalej. Pogoda jest straszna po prostu, ale jeszcze trzeba iść dzisiaj do fryzjera, więc ciśniemy. Dajmy lajka i subskrybujemy kanał. Co robimy? Będę robiła sajgonki, ale taki jest problem, że co na obiad? Może jakiś makaron? Krewetkami byśmy może zrobili. Z krewetkami, no. Bardzo chętnie. Przytulisz na kratę. Przytulę na żołądź. Na żołądź. Aha, na żołądek. Na żołądź. Aha, bo żołądź to jest niżej, nie? Proszę się ogarnąć, jesteśmy w sklepie. O spokój prosimy.
Jesteśmy w Aldim, słuchajcie. A ty chodzisz gdzieś coś i ty nie wiesz, co ty chcesz kupić. W takich chińskich TikTokach oni kupują tą szynkę, oni ją kroją i smażą. Wiesz, o co chodzi? Co taką szynkę to w puszce? 5 euro to kosztuje, wiesz co? W mielonka. A może jest dobra, wiesz. Chińczyki długo żyją. Długo żyją, bo wpierdalają mielonkę. No wiesz co? No ja cię proszę. Masz makaron? Makaron z najniższej półki? To jest właśnie życie w Niemczech. Ale czemu nie ma ryżowego? Wiesz, o co chodzi? Ja nie wiem, jaki ty chcesz. No, fajgonek. Wam się wydaje, że to jest takie fajne? Bardzo brzydka pogoda. Łażę z nią już od 2 godzin i mam tego po prostu dość. Nie, od 2 godzin, pół godziny chodzimy, a ty już przesadzasz. Ale jest kupiła, strasznie zimno. Kupiła mi choć o szkole. Jest strasznie zimno i wieje. Jak można nazwać? Jest pogoda barowa, naprawdę. Kurwa. Oczywiście kamerzysta nie ogarnął. Zawsze są jakieś usterki techniczne. Musisz się doszkolić, wiesz, o co chodzi? Musisz się doszkolić, jak ja telefon muszę trzymać, a to potrzebne jest... Kijek jest kupiony w domu. Prawdziwa kamerka. Kupiony kijek. O, chcielibyśmy kupić sobie kamerę GoPro, ale jest bardzo, poczuliśmy, jest droga. Mamy coś tam uzbierane, ale trochę tam... Musimy jeszcze trochę pozbierać. Ale... Subskrybujcie nasz kanał, jak wam się podoba. Dokładnie. I lecimy dalej. Wyglądam tragicznie. Wyglądasz bardzo dobrze. Jak taki teletubiś. Teletubi. Przypominamy, że można nas wspierać na kanale. Jest tam taki koło subskrypcji, jest tam taki guziczek. Jeśli ktoś ma ochotę, dziękujemy bardzo. Będzie nam bardzo miło. Do następnego. Oczywiście subskrybuj kanał.